Eduardo Ferreira, 24 listopada 2022 roku, coroczne objawienie. Świętego Antoniego z Lizbony, Padwy, pokój i dobroć, umiłowani, przychodzę przekazać wam to orędzie w imię Boga Ojca i Dziewicy Maryi, Róży Mistycznej, Królowej Pokoju. Słuchaj i pisz uważnie. To czas oddany szatanowi, pod każdym względem i w każdej formie stara się podzielić Kościół Jezusa Chrystusa. Musicie modlić się z większą ufnością Różańcem Świętym, o który prosili w tych objawieniach tylko ci, którzy są mocni w modlitwie, jak skała przetrwają, ludzkość nadal marnuje łaski, które Bóg dał przez święte i niepokalane ręce Matki Najświętszej. Najświętsza Maria Panna została wysłana do São José dos Finals jako posłaniec Boży, ale niewielu ludzi przypisuje jej zasługi. Ludzkość jest ślepa, nie wie, co Bóg ześle światu, jeśli nie zwrócimy uwagi na jej objawienia. Dziś jestem tutaj z rozkazu niebiańskiego wodza, zwycięskiej królowej, umiłowani, módlcie się za dzieci, za młodych ludzi, którzy boją się i przeżywają traumę z powodu wszelkiego rodzaju przemocy, czy to na ulicy, czy nawet w domu. Wzywam was również do przebaczenia tym, którzy was prześladują lub prześladowali. Módlcie się także za duszę waszych przyjaciół i znajomych. Módlcie się za wszystkich cierpiących na uzależnienie chemiczne. Przyjmij błogosławieństwo, którego udzielam w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.